Popularne w niektórych kościołach nauczanie czasów końca mówi o sekretnym pochwyceniu, które ma nastąpić przed powtórnym przyjściem Jezusa. Oznacza to, że chrześcijanie nagle znikną i zostaną zabrani do nieba. Większość chrześcijan wierzących w sekretne pochwycenie twierdzi, że celem takiego zjawiska jest uchronienie kościoła przed cierpieniami, jakie mają trwać przez 7 lat. W ciągu tych 7 lat odbudowana ma zostać trzecia świątynia w Jerozolimie, pojawić się ma Antychryst, ma dojść do Armagedonu, a ci, którzy pozostaną na ziemi, mają dostać drugą szansę na pokutę i zbawienie. Po tych 7 latach cierpień Jezus wraz ze swymi pochwyconymi wcześniej świętymi ma powrócić w sposób widoczny dla wszystkich, aby zniszczyć swoich wrogów i ustanowić swe 1000-letnie królestwo. Pytaniem, na które chcę odpowiedzieć w tym odcinku, jest to, czy sekretne pochwycenie ma biblijne podstawy. I właśnie tego się dowiemy w trakcie, gdy zaprezentuję wam 7 faktów na temat pochwycenia. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym podziękować Bible Mythbusters za zasponsorowanie tego odcinka. Bible Mythbusters to chrześcijański kanał YouTube poświęcony głoszeniu prawd ze Słowa Bożego i rozważające baśnie, folklor, mity i jawne kłamstwa, które często kojarzone są z Biblią. Niektóre z dostępnych tam odcinków, jakie obnażają prawdę, to na przykład demaskowanie Antychrysta, kim jest prawdziwy Izrael oraz USA w biblijnych proroctwach. Kliknijcie w prawy górny róg ekranu albo w link w opisie tego odcinka, aby subskrybować kanał Bible Mythbusters. A teraz temat naszego odcinka. Fakt numer 1. Sekretne pochwycenie to współczesna doktryna. Przed XIX wiekiem żaden chrześcijanin nie nauczał, że Jezus przyjdzie w sposób niewidzialny i cichy, aby uchronić swój kościół przed cierpieniami. A to dlatego, że nauka ta pochodzi od 15-letniej dziewczyny o imieniu Margaret MacDonald. Miała ona wizję dotyczącą pochwycenia, którą to podzieliła się ze szkockim duchownym Edwardem Irvingiem i który następnie zaczął to głosić. W internetowym artykule serwisu angelfire.com zatytułowanym Pochodzenie teorii o sekretnym pochwyceniu czytamy: jednakże w 1830 roku podczas jednej z prowadzonych przez Irvinga sesji młoda szkocka dziewczyna o imieniu Margaret MacDonald wpadła w trans. Po kilku godzinach widzeń i prorokowania oznajmiła, że powrót Jezusa Chrystusa nastąpi w 2 etapach, a nie jednym. Najpierw powróci On w widoczny jedynie dla prawych sposób, a później przyjdzie On ponownie z gniewem, by wygubić ze świata niesprawiedliwych. Irving propagował to nauczanie, twierdząc, że on również otrzymał polecenie z nieba, aby tak czynić. Dalej artykuł opisując historię tej doktryny podaje, że następnie została ona przyjęta przez Johna Darby'ego, angielskiego pioniera ruchu braci plymuckich, który stał się ekspertem od wspierania tej teorii wybranymi wersetami biblijnymi. I potem także przez Cyrusa Schofielda, który wydał swoją wersję Biblii, zawierającą odnośniki wspierające sekretne pochwycenie. Jej drukowanie zaczęto w 1909 roku i do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku sprzedało się ponad 2 miliony egzemplarzy. To pomogło spopularyzować tę doktrynę w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. W późniejszych dekadach powstało kilka książek i filmów na temat sekretnego pochwycenia, takich jak seria książek Pozostawieni, czy filmy na ich podstawie, w których zagrali aktorzy tacy jak Kirk Cameron czy Nicolas Cage. Obecnie doktryna o sekretnym pochwyceniu jest nauczana i głoszona przez różne kościoły ewangeliczne. Fakt numer 2. Słowa pochwycenie nie ma w Biblii. To oczywiście nie musi dyskredytować tej doktryny, bo na przykład słowa Trójca także nie znajdziemy w Biblii, jednakże już jej koncept jak najbardziej jest wspierany przez Pismo. Jednakże w przeciwieństwie do kwestii Trójcy, doktryna o pochwyceniu nie jest biblijna. Nawet jeśli samo słowo pochwycenie nie znajduje się w Biblii, to jest ono bliskoznaczne ze słowem porwany, które znajdziemy w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:17. Przeczytam go zachowując kontekst, zaczynając od wersetu 16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Słowo porwani z wersetu 17 jest tłumaczone z greckiego słowa harpazo, zaś w łacińskiej wulgacie, a jest to tłumaczenie z łaciny, słowo to jest przetłumaczone jako rapturo. I to właśnie od niego pochodzi angielskie rapture. Oznacza ono być porwanym i to ironia, że słowo to pochodzi z wersetu opisującego coś zupełnie innego niż cichy i tajemny powrót Pana. I ten 17 werset jest dla nauczycieli sekretnego pochwycenia dowodem na ich tezę i używają go, aby poprzeć tę doktrynę. Jednakże w ten sposób strzelają sobie w stopę, ponieważ fragment ten naucza czegoś zupełnie odwrotnego, a zatem przejdźmy do faktu numer 3. Pochwycenie na pewno nie będzie sekretne. Tak jak wspomniałem, słowo pochwycenie pochodzi z pierwszego listu do Tesaloniczan 4:17, który opisuje coś zupełnie innego niż ciche wydarzenie, podczas którego wierzący znikają niezauważeni. Czytamy tam o kilku wydarzeniach, które nie pozostawiają cienia wątpliwości na temat tego, że kiedy nastąpi pochwycenie, to będzie miało ono miejsce podczas drugiego przyjścia Jezusa, które będzie dosłowne, widzialne i słyszalne. Przyjrzyjmy się wersetom 16 i 17 raz jeszcze i pokażę wam, o czym mówię. Czytamy w nich, gdyż sam Pan zstąpi z nieba, sam Jezus zstąpi z nieba, trudno będzie tego nie zauważyć, na głos archanioła i trąby Bożej. Powrotowi Jezusa będzie towarzyszyć okrzyk i odgłosy trąby Bożej. Zatem nie tylko Go zobaczymy, ale i usłyszymy. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Przy pochwyceniu nastąpi również zmartwychwstanie, podczas którego zbawieni będą powstawać ze swoich grobów. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Zatem wszyscy zbawieni, którzy powstaną z martwych razem z żyjącymi, zostaną porwani w górę na spotkanie Jezusa na niebie. Biorąc pod uwagę to wszystko, nikt nie przegapi tego wydarzenia. Fakt numer 4. Powrót Jezusa będzie jak błyskawica. W Ewangelii Mateusza 24:27 czytamy słowa Jezusa. Gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Zwolennicy doktryny sekretnego pochwycenia mogą tu powiedzieć, że werset ten mówi o ponownym przyjściu Jezusa już po ucisku, a nie o pochwyceniu. Ale zapewniam was, że ten werset mówi o tym samym wydarzeniu, o którym mowa w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:15-17 i który to tekst ma być dowodem na sekretne pochwycenie. Pozwólcie, że wyjaśnię. Słowo przyjście z fragmentów Ewangelii Mateusza 24:27 oraz pierwszego listu do Tesaloniczan 4:15 przetłumaczone jest z tego samego greckiego słowa parousia. Czytamy. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, czyli paruzji, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Dalej fragment ten mówi o zstąpieniu Pana z nieba, głosie archanioła, trąbie Bożej itd. Zatem oba rozdziały, Ewangelia Mateusza 24 i pierwszy list do Tesaloniczan 4, używają tego samego greckiego słowa w odniesieniu do ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa, ponieważ jest to to samo wydarzenie. Dosłowny, fizyczny, słyszalny powrót Pana, którego nikt nie przegapi. Każdy to zobaczy, tak jak błyskawicę rozświetlającą niebo podczas burzy. Fakt numer 5. Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. Jednym z biblijnych wersetów używanych na poparcie doktryny sekretnego pochwycenia jest ten z pierwszego listu do Tesaloniczan 5:2, w którym czytamy. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Zwolennicy tej doktryny utrzymują, że skoro Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, to oznacza, że wydarzy się to po cichu i niepostrzeżenie, tak jak postępuje złodziej, zakradając się do miejsca, które chce obrabować. Ale nie o to chodzi w tym fragmencie. Znaczenie tego wersetu jest inne. Powrót Jezusa będzie zaskoczeniem dla większości ludzi.
Dla przykładu, w Ewangelii Mateusza 24:43-44 czytamy słowa Jezusa mówiącego o swoim powrocie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, złodziej symbolizuje tu Jezusa, ponieważ przychodzi on pod osłoną nocy, niczym złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jeśli wydarzy się coś, czego się nie spodziewaliście, to jest to niespodzianką. Większość ludzi będzie zaskoczona powrotem Jezusa. Nie spodziewają się Jego przyjścia, ponieważ się do tego nie przygotowują, poprzez poddanie Mu swojego życia i studiowanie Biblii. Dla przykładu, w Ewangelii Mateusza 24:30 czytamy: I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Większość ludzi będzie przygnębiona powrotem Jezusa, gdyż uświadomią sobie, że nie wykorzystali szansy na zbawienie. Kolejny werset mówiący o tym, że powrót Jezusa będzie niespodzianką, znajdziemy w Ewangelii Łukasza 21:34-36, gdzie czytamy: Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Innymi słowy, będzie to niespodzianka. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Tak przy okazji, tylko potępieni będą zaskoczeni przyjściem Jezusa, natomiast zbawieni nie, ponieważ są oni świadomi znaków czasów końca i oczekują Jego powrotu. Dla przykładu, w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:4-5 czytamy: Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Kolejne dowody na to, że Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, nie oznaczają, że będzie to sekretny i cichy powrót po swoich świętych, ale to, że podczas Jego niespodziewanego powrotu dojdzie do wielkich zniszczeń. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5:2-3 czytamy: Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Zniszczenia, które przyjdą na świat przy powrocie Jezusa, są opisane w drugim liście Piotra 3:10, gdzie czytamy: A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. To będzie totalna rozwałka i nie brzmi jak ciche i niezauważalne wydarzenie, ponieważ mówi dokładnie o ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa. Zatem, kiedy Jezus powróci, to uczyni to jak złodziej w nocy i nie nastąpi to 7 lat wcześniej podczas jakiegoś sekretnego pochwycenia. Fakt numer 6. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Jednym z wersetów, które chrześcijanie starają się użyć, by poprzeć doktrynę sekretnego pochwycenia, jest ten z Ewangelii Mateusza 24:40-42, gdzie czytamy: Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. Nauczyciele sekretnego pochwycenia wyznają, że gdy niektórzy zostaną porwani do nieba, to ci, którzy pozostali na ziemi, będą musieli znosić wielkie udręki przez 7 lat. Prawda jednak jest taka, że ci, którzy zostaną zabrani do nieba, zabrani będą przy powtórnym przyjściu Jezusa. Natomiast ci, którzy zostaną, pozostawieni będą na zniszczenie przez blask chwały powracającego Chrystusa. Wiemy to z kontekstu, który wskazuje, że powrót Pana będzie jak za dni Noego. W wersetach 38-39 czytamy: Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich,
Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Po porównaniu Arki Noego i zniszczenia świata przez potop do drugiego przyjścia Jezusa, wspomnieni są ci, którzy zostaną pochwyceni oraz ci, którzy będą pozostawieni. A po tym, gdy Noe wraz z rodziną weszli do Arki, do czego przeznaczeni byli ci pozostali na zewnątrz ludzie? Przeznaczeni byli do zniszczenia i zostali zabici przez potop. Kolejny fragment potwierdzający to, że pozostawieni będą przeznaczeni do zniszczenia, znajdziemy w Ewangelii Łukasza 17:34-37, w którym czytamy: Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. A odpowiadając, mówią do niego: Gdzie, Panie? Innymi słowy, gdzie będą pozostawieni? On zaś rzekł do nich: Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Przykład martwych ciał i sępów wskazuje na to, że ci pozostawieni zginą. Fakt numer 7. Jezus powróci wraz ze swoimi świętymi. Istnieje kilka biblijnych wersetów, które mówią o tym, że Jezus powróci ze swoimi świętymi. Dla przykładu w pierwszym liście do Tesaloniczan 3:13 czytamy: Aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Natomiast list Judy 14 oświadcza: O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Nauczyciele sekretnego pochwycenia głoszą, że ci wspomniani tu święci to wierzący porwani do nieba przed prześladowaniami, powracający z Chrystusem, aby ustanowić Jego tysiącletnie królestwo. Jednakże dysponujemy dwoma innymi, bardziej prawdopodobnymi wyjaśnieniami. Pierwsze z nich mówi, że niekoniecznie jest tu mowa o tym, że Jezus przyjdzie z nieba ze swoimi świętymi, ale że opis ten odnosi się do połączenia, jakie nastąpi pomiędzy świętymi i Jezusem podczas Jego powrotu. Drugie wyjaśnienie mówi, że ci święci to aniołowie Jezusa. W Biblii słowo święci odnosi się zazwyczaj do osób, które zostały odkupione przez Jezusa, ale można go użyć również dla aniołów, także nazywanych świętymi. Przykładowo, jeśli porównamy list Judy 14 z objawieniem 5:11, to zwrócimy uwagę na to, jak podobnie jest podawana w obydwu fragmentach liczba świętych. W liście Judy 14 czytamy: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, a w objawieniu 5:11: A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. W obydwu fragmentach określenie użyte do opisania ilości świętych i aniołów to symbol tego, że będzie ich niezliczona ilość. Mówiąc prościej, będzie ich tyle, że nikt nie zdoła ich policzyć. Zatem niepoliczalna ilość świętych z listu Judy, które przyjdą z Jezusem, odnosi się prawdopodobnie do aniołów. A to zgadza się z innymi biblijnymi wersetami, które mówią o powrocie Jezusa, tak jak na przykład ten z Ewangelii Mateusza 16:27, w którym czytamy: Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Na marginesie dodam, że gdy przyjrzałem się bliżej słowu święci użytemu w pierwszym liście do Tesaloniczan 3:13 oraz w liście Judy 14, odkryłem, że w obu przypadkach jest to tłumaczenie z tego samego greckiego słowa hagios, które oznacza coś świętego i czystego. I właśnie takimi świętymi i czystymi stają się wierzący po tym, gdy zostają odkupieni i obmyci krwią Jezusa. Jednakże Boży aniołowie są bezgrzeszni, więc zakładam, że określenie to może odnosić się także i do nich. Ciekawe jest to, że serwis GodRules.net, którego lubię używać do wyszukiwania oryginalnych znaczeń słów użytych w Biblii, pod słowem święci z pierwszego listu do Tesaloniczan 3:13 podaje uświęceni lub aniołowie. Odwiedź stronę amazingbiblestudies.com i zapisz się na jeden z ich darmowych, online'owych kursów biblijnych, aby poszerzyć swoją znajomość Pisma Świętego oraz wzmocnić osobistą relację z Jezusem. Amazingbiblestudies.com oferuje dwa online'owe kursy biblijne, na które możesz się zapisać. Pierwszy z nich nosi nazwę Storacles of Prophecy i zawiera 24 lekcje używające biblijnych historii do przedstawienia profetycznych prawd.
Drugi z nich nosi nazwę Bible Answers i zawiera 27 dogłębnych i łatwych do zrozumienia lekcji bazujących na różnych biblijnych tematach. Kliknij w link znajdujący się w opisie odcinka i odwiedź stronę amazingbiblestudies.com, aby zapisać się na jeden z ich darmowych kursów. Pogląd o tym, że pochwycenie będzie ukrytym i cichym wydarzeniem, które ma uchronić Kościół przed prześladowaniami, jest niebiblijny. Główny werset używany do wspierania tej doktryny i który znajduje się w 4 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan, opisuje literalny, fizyczny i słyszalny powrót naszego Pana. Jezus powiedział, że Jego powrót będzie jak błyskawica, która rozświetla niebo. Każdy to zobaczy. Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy w takim sensie, że większość ludzi będzie tym faktem zaskoczona, ponieważ nie przygotowują się na to wydarzenie. Święci będą wtedy zabrani do nieba, ale ci, którzy będą potępieni, zostaną na ziemi i będą przeznaczeni do zniszczenia. I kiedy Biblia mówi o tym, że Jezus powróci ze swoimi świętymi, to prawdopodobnie mówi o Jego aniołach. Jeśli jesteś tu nowy, nie zapomnij subskrybować mojego kanału i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco. Módl się proszę za moją służbę, aby Bóg dalej używał jej, by docierać z Ewangelią do kolejnych ludzi. Kliknij w ekran, aby zobaczyć również inne odcinki. Dziękuję za obejrzenie i niech Bóg Cię błogosławi.